Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna się kłania. Dzisiaj zapraszam wszystkie znaki Ziemi, Byka, Pannę, Koziorożca na horoskop tygodniowy od 6 do 12 września. Także zapraszam, kochani, bardzo serdecznie. Zaczynamy od Byka. Myślę, moi kochani, że u Was wszystko w porządku, czujecie się dobrze, bezpiecznie. Zaczynamy. 6, 12. Co tutaj dla Was, drogie byki? Tak, moi drodzy, poniedziałek, karta zmiany, transformacja, coś się zmienia, coś się kończy i coś zaczyna. Pamiętajcie o tym. Także decydujący poniedziałek. We wtorek jest brak jakiś w finansach, może być brak w emocjach, kogoś brakuje, za kimś tęsknicie, może kto odszedł w zaświaty. Moi drodzy, i to może się tu nasilić w tych dniach, szczególnie poniedziałek, wtorek, ale jesteśmy przy wtorku, no i tutaj będziecie odczuwać brak w emocjach, brak w finansach. Każdy będzie co innego tutaj odczuwał, ale na pewno te emocje będą dosyć silne, no i będą powodowały nawet, powiem szczerze, łzy. W środę, no nie u wszystkich, wiadomo, tak? Niektórym będzie brakowało finansów, niektórym będzie brakowało kogoś, kto odszedł, tak jak mówię. W środę, moi drodzy, też ktoś problematyczny tutaj jest. Może młodsza osoba, kłótliwa, jakieś plotki mogą do Was przyjść. Coś tutaj się będzie działo takiego, że Wam nie będzie to pasowało. Także ktoś egoistyczny, ktoś, kto dba tylko o siebie, a nie wie, że trzeba zapytać się też, jak się czujesz, jak zdrowie, jak po weekendzie, tak? A tutaj egoista się trafi w środę. W czwartek już lepiej trochę, bo będziecie działać bardziej praktycznie. Coś dla domu zrobicie, coś dla siebie może kupicie. Dobre finanse, tak, będziecie działać praktycznie w czwartek. W piątek również tutaj jest ktoś toksyczny, może być z kimś kłótnia, może być jakieś spięcie na tle finansów, może ktoś będzie chciał od Was pożyczyć w piątek pieniędzy. Także tak to wygląda. W sobotę czeka Was trochę ograniczeń, ale też dużo pracy, dużo spraw, może też czekacie na jakieś pieniądze. Także tutaj taki dzień z jednej strony pracowity, a z drugiej strony w ograniczeniach, czujecie się ograniczeni poprzez finanse, poprzez czekanie na owoce swojej pracy, tak? Także tak to wygląda. I w niedzielę zmiana planów, może to być ze względów zdrowotnych nawet, bym powiedziała. Ale niekoniecznie, może też zmienicie plany co do finansów, tak? Tu coś się zmieni. U każdego byka inaczej to będzie, ale nie będzie tak, jak sobie wymarzycie, bo tutaj przy wieży jest zawsze coś innego wchodzi w nasze życie. Zmiana. Też na stawy kości uważajcie, jak przechodzicie przez ulicę, żeby się nie potknąć, żeby nie skręcić, nie złamać ręki czy nogi. I taki tydzień zmienny u byka. Bardzo duża zmiana. Uważajcie na powracające bóle. Stawy kości, kręgosłup się zaznacza, kolana, jakieś stany zapalne, także jelita zagrożone. Moi drodzy, no cóż, tak tutaj wychodzi, ale pamiętajcie, to są tylko wskazówki. Kobieta, wdowa, która może tutaj z Wami negocjować w tym tygodniu, ale też pamiętajcie, że macie tutaj jakieś oszustwo w tym tygodniu, nawet złodzieja.
Ktoś będzie coś proponował, może pożyczyć, może coś kupić od niego, może coś tutaj będzie nie fair, bo nie będzie to duże złodziejstwo, ale to będzie ktoś z kręgu waszych znajomych. Także tak to wygląda. Moi drodzy, o zdrowiu powiedziałam, dbajcie o siebie. Początek jesieni, praktycznie zbliża się jesień, także dbajcie o siebie, ubierajcie się ciepło, bo tutaj stawy kości zagrożone. Dobrze, ja Wam życzę dużo zdrowia, to jest tylko wskazówka, drogowskaz. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia, moi drodzy. No, idziemy teraz do panny. Co u panny? Od 6 do 12 września, kochani. Tarot, proszę, daj rady, wskazówki dla panny. Od 6 do 12. No, u panny dosyć fajnie ten tydzień wygląda, lepiej jak u byka trochę. No ale zobaczmy. Moi drodzy, poniedziałek, coś tutaj się powiedzie dobrego, możecie rozmawiać, możecie douczać się czegoś, możecie medytować. Fajnie spędzony dzień, rozmowa z kimś starszym, mądrzejszym, dojrzalszym, tak? Autorytetem. Jest ciekawy dzień, na pewno niezmarnowany, poradzicie sobie i jest dobry początek tygodnia. We wtorek mamy tutaj 8 mieczy, no może być trochę zablokowanie, także niedostrzeganie swoich możliwości dla panny, ale też uważajcie na jakieś manipulacje, jakieś kontrole. We wtorek. Także ktoś może chcieć kontrolować Was, także manipulować Wami, ale myślę, że niektóre panny spędzą dzień w internecie. Będziecie czegoś szukać, możliwe. Na przykład dodatkowej pracy. W środę dobre pieniądze, wiadomość od rodziny z daleka. Także pieniądze mogą do Was tutaj się uśmiechnąć, możecie się przywitać z pieniążkami w środę. W czwartek podróż dla niektórych zagraniczna, korzystne sprawy. Macie pozwolenie na wiele rzeczy, możecie coś kupić, sprzedać korzystnie w tym tygodniu. No i w piątek trochę ograniczeń. Może poszalejecie z finansami, może coś tutaj się dziać, że są ograniczenia finansowe, ale też dużo pracy w piątek. Także zajęć różnych będzie sporo. W sobotę u panny decyzja do podjęcia, takie wahanie, czy coś kupić, czy sprzedać, czy też przyjąć pracę jakąś dodatkową, wahanie, decyzja do podjęcia może w sprawach podróży. I w niedzielę myślę, że tutaj jest podróż dla Was, także dużo osób, dużo wiadomości, możecie się znaleźć gdzieś na lotnisku, gdzieś wyruszać, załatwiać wiele spraw na raz. Także dobrze, nawet w tym tygodniu tutaj u panny, dużo myśli związanych z podróżami, ale w podróży trzeba uważać, bo może być oszustwo, złodziejstwo, ktoś może cię przepłacić za podróż. Na to trzeba zwrócić uwagę. Cóż mogę jeszcze powiedzieć tutaj o zdrowiu? W zdrowiu podwójne narządy mogą też trochę narządy ruchu dokuczać, biodra, możecie trochę odczuwać dyskomfort przy chodzeniu. Także sprawy związane z oczami, z zatokami, przeziębieniowe, jakieś takie wirusowo-przeziębieniowe sprawy mogą dać o sobie znać. Początek jesieni jeszcze nie ma, ale to jest tak właśnie, że już jest trochę wiatru, trochę innej temperatury i właśnie tutaj są tego skutki u wszystkich znaków. Ja pannę bardzo serdecznie pozdrawiam i idziemy do koziorożca. Także zobaczymy, co u koziorożca na ten tydzień.
Kochani, koziorożec od 6 do 12 września. Też mam sporo koziorożców wśród rodziny, znajomych, moi drodzy, i tutaj wśród klientów moich. No kochani, macie tutaj poniedziałek dużo mocy, siły, witalności. Będziecie ćwiczyć, skakać, biegać, pomagać ludziom. No super tydzień, super poniedziałek. Tydzień taki w miarę może być również. We wtorek, kochani, jest ryzyko trochę rywalizacji w pracy, bądź też drobnej sprzeczki. Także tutaj jest jakieś takie zaburzenie energii. W środę gdzieś będziecie wyruszać, czegoś będziecie szukać, no nie wiem, niektórzy może będą przygotowywać się do przyjazdu kogoś, no nie wiem, tutaj będziecie szukać nowych rozwiązań, pracy, może, moi drodzy, tak jak mówię, będziecie się przygotowywać na coś ważnego w waszym życiu, przyjazd kogoś. W czwartek rozmowy z zagranicą, możecie się z kimś witać, z kimś ważnym dla was. Również, moi drodzy, tu ktoś z zagranicy może was odwiedzić, ale też rozmowy z zagranicą. Jest jakaś energia spełnienia tutaj w czwartek. Coś wam się powiedzie. Piątek, zawieszenie, może być problem zdrowotny, może nogi was będą bolały, ja o zdrowiu jeszcze powiem, ale tutaj piątek zawiesicie się, zamyślicie się nad swoim życiem. Może trzeba będzie przemyśleć pewne sprawy. Sobota fajnie, bo z rodziną też już tutaj może czekacie na kogoś, może ten ktoś was odwiedzi w weekend, sobota czy niedziela, no tu super, no. Naprawdę spotkania, ale też, moi drodzy, widać, że powrót do dzieciństwa, do radości, no wspaniale. No i niedziela, wielkie spełnienie jedno, ponieważ jest mężczyzna, który was tu odwiedza, jesteście szczęśliwi, jesteście zadowoleni, możecie naprawdę sobie tutaj wypić jakiegoś drinka, lampkę wina, jest radość, pewnie tutaj z najbliższymi spotkanie. Moi drodzy, wiadomość, która do was przychodzi, mogą przyjść również w tym pieniądze, wiadomości o pieniądzach. No i tutaj jest, moi kochani, dla was takie spełnienie, taka wielka, wielka jakaś radość w tym tygodniu, ja widzę. Także stałość. Pomimo tutaj, że dwa dni wypadają tak sobie, ale wy będziecie bardzo zabiegani. Także uważajcie, nogi mogą was boleć. Może trochę nerwowości, bo przy pośpiechu będziecie chcieli wszystko załatwić. To jest jakiś taki ważny dla was tydzień, decyzyjny. Przygotowujecie się na przyjazd kogoś, bądź gdzieś wy wyruszacie możliwe. Także trochę może być właśnie nerwowości, ból nóg i no i lekkie skoki u niektórych temperatury, czy też, moi drodzy, tutaj problemy z nerkami, może trochę z pęcherzem. Ale to są drobne problemy, poradzicie sobie. Także koziorożec, super tydzień, zabiegany, zapracowany i szczęśliwy w weekend. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do usłyszenia.